Łukasz Bartnik po zwycięstwie nad, żeby dobrze wymówić, Jauchen Miałchałką. Jewgeni. Jauchen. Tak, Jauchen. Jak się czujesz w ogóle po zwycięstwie? Wspaniale, czuję się szczęśliwy. No dziękuję. Dziękujemy. Jak się łączyło w ogóle? Jak się czułeś w trakcie pojedynku? Tak, oczywiście, cudownie się czułem. Byłem bardzo luźny, pierwszy raz naprawdę aż tak luźny. Na pierwszej swojej walce DSF zawodowej też było już dużo luźniej niż w moich amatorskich walkach. Nie wiem, z czego to się bierze, być może właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, z powagi sytuacji, że to jest walka jednak już taka poważna, więc czułem dzisiaj naprawdę duży luz i skupienie, determinację, żeby zrobić to jak najlepiej. Myślałem dużo. Nie ma obrażeń na twojej twarzy, poza tym jednym guzem w okolicach skroni. Powiedz, odczułeś to uderzenie? Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, które to było uderzenie. Podejrzewam, że mogło to być również uderzenie, zderzenie głowami, bo wiem, że gdzieś takie w jednym momencie było, aczkolwiek no, nie pamiętam, które zrobiło mi to, tego siniaczka tutaj. Obaj sporo ryzykowaliście w tej walce, kręcąc te obrotówki, kręcąc powiedzmy takie dość karkołomne techniki. Czujesz się z tym dobrze, że po prostu lubisz taki styl walki? Chciałem spróbować czegoś, prawda? No, zawsze jest czas na to, żeby spróbować. Czułem, że w jakiś sposób go kontroluję, więc nie czułem się aż tak bardzo zagrożony, jak z przeciwnikiem, który bym spodziewał się, że za chwilę może mnie gdzieś doskoczyć. Dodatkowo publiczność mnie troszeczkę podgrzewała, chciałbym im dać coś fajnego, widowiskowego, może nie do końca się udało, aczkolwiek no, kiedyś muszę tego próbować, więc spróbowałem dzisiaj. Na szwedzkiej udało ci się skończyć przed czasem, dzisiaj też planowałeś, że przed czasem skończysz tą walkę, ale decyzja jednak. Tak, planowałem skończyć przed czasem, ale jednak trzymam te ręce wysoko, więc mimo tego, że tak czasami odpuszczałem te high kicki, to szukałem ich później również, kopałem także na wątrobę kilka razy, widziałem, że to się dało, ale gdzieś z determinacją zawodnik no, wytrzymywał to bardzo dobrze, więc nie udało się skończyć przed czasem. Może następnym razem. To i bonusu nie ma. Bonus? Jak to nie jest bonus? Dostałem nagrodę za najlepszego zawodnika dzisiejszego turnieju, także jest bonus. Gratulujemy. Dziękuję bardzo. Gala transmitowana na TVP. Jest to dla ciebie jakaś dodatkowa motywacja tutaj być oglądanym przez dużą ilość osób? Ogromna motywacja i też no, bardzo mnie to cieszy z tego względu, że dużo osób, które w ogóle nie zdają sobie sprawy, co robię na co dzień, ile wkładam trudu w to i jak to wygląda, gdzieś tam mówił, kibicujemy ci, a kiedy walczysz? Tak, śmieliśmy się tak nawet z Tomkiem Sararo przed walką, że ktoś podchodzi i mówi, kibicuję ci. Kiedy walka? A ty masz walkę za tydzień. On ci tak kibicuje, że nie wiesz, że ma za tydzień. A tutaj już jednak TVP, więc ludzie, którzy pisali do mnie, gdzie walka, gdzie można obejrzeć transmisję, walka, gdzie jest... Bo główna gala to jest chyba na TVP, ale ty to chyba nie, prawda? To tym osobom teraz mam nadzieję, że troszeczkę zwróciłem uwagę na to, że jednak główna gala to ja. Tak, w Ząbkach atmosfera hali była bardzo gorąca, w dosłownym z tego słowa znaczeniu także, no bo temperatura chyba ze 30 stopni. Jak wchodzisz do ringu i walczysz, to odczuwasz to, że jest tak gorąco, czy to przeszkadza? Szczerze, trenujemy też często na sali, na której jest bardzo wysoka temperatura. Na pewno za wysoka temperatura gdzieś tam jest na pewno dyskomfortem w walce, aczkolwiek no, walczymy właśnie, trenujemy codziennie na sali, która jest zatłoczona, która jest naprawdę mocno nagrzana, często w ubraniach, nawet ubrani w bluzy, prawda, i te treningi są po półtorej godziny, także dużej różnicy nie odczułem, nie robiło to na mnie wrażenia. Typ na walkę wieczoru? Typ na walkę wieczoru, Tomasz Sarara zwycięży. Trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.